Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Janusz Korwin-Mikke wystąpił u pana Stanowskiego na kanale sportowym. Jak zwykle jego wypowiedzi wzbudzają wiele kontrowersji. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na tym, czy wypowiedzi pana posła, pana Korwina-Mikkego są wypowiedziami, które można uznać za prawdziwe, za zgodne z prawdą, za katolickie po prostu. Zapraszam. W trakcie tej rozmowy dzwoni jako widz, jako słuchaczka pani dziennikarka, która z wielkimi emocjami można powiedzieć, że atakuje pana posła, mówiąc o tym, że najchętniej to ona uderzyłaby go w twarz w imieniu wszystkich tych kobiet, które on właśnie obraził. Dlaczego wzbudzają jego słowa tak wielkie emocje? Słusznie czy niesłusznie? Faktycznie w tej wypowiedzi pan Janusz Korwin-Mikke mówi dużo, chyba ponad pół godziny, na temat kobiet, właśnie powtarzając różnego rodzaju już, powiedzmy, wcześniej znane jego wypowiedzi. Sama pani dziennikarz zauważa, że pan Janusz Korwin-Mikke jest człowiekiem szalenie inteligentnym. Jednocześnie uważa, że może właśnie dlatego jego poglądy są szalenie niebezpieczne. Bez wątpienia zgadza się, jeśli chodzi o tą inteligencję pana posła. Jest on człowiekiem szalenie błyskotliwym. Potrafi rzeczy skomentować bardzo szybko i nierzadko bardzo trafnie. Potrafi uchwycić od razu punkt wypowiedzi i do niego się bardzo celnie odnieść. Bardzo dobrze potrafi wypunktować błędy logiczne w wypowiedzi swojego adwersarza. Wypowiada się jednocześnie w sposób, można powiedzieć, taki nieustraszony, to znaczy mówi to, co myśli, niezależnie od tego, jak bardzo wielką opozycję to wzbudzi. Dlatego wzbudza on faktycznie dosyć dużą sympatię u pewnej grupy osób. Myślę, że może on przez wielu młodych ludzi, właśnie młodych mężczyzn, przede wszystkim właśnie w tym czasie takiego kryzysu męskości, może on wzbudzać pewien podziw, no bo wydaje się, że właśnie to jest człowiek szalenie inteligentny, szalenie racjonalny, jednocześnie nieustraszony, który mówi faktycznie to, co myśli, jednocześnie prezentuje, powiedziałbym, taki, no wydawałoby się, klasyczny, powiedzmy, patriarchalny model społeczeństwa, rodziny, czy w ogóle świata, bo w polityce to gdzieś tam jest widoczne. I właśnie dlatego, że pan poseł jest człowiekiem szalenie inteligentnym, błyskotliwym, w pewnym sensie bardzo popularnym, ten materiał, to już w tej chwili miał chyba 800 tysięcy wyświetleń, przepraszam, ponad 2 miliony wyświetleń, 800 tysięcy subskrypcji ma ten kanał, stąd ta pomyłka, przed chwilą to właśnie sprawdzałem, ponad 2 miliony wyświetleń, a więc jego słowa wzbudzają wielkie zainteresowanie. Właśnie dlatego szalenie inteligentny człowiek, który mówi rzeczy dosyć kontrowersyjne, wzbudzające ogromne zainteresowanie, jednocześnie mogące sprawiać wrażenie nawet, być może, tradycyjnie katolickich. Właśnie dlatego uważam, że koniecznie należy jego słowa skomentować. Skomentuję je na jednym konkretnym przykładzie. Na przykładzie wyjętym właśnie z tego fragmentu, gdzie pan Janusz Korwin-Mikke mówi o różnicach płci. Mówi on, między innymi, padają tam słowa, że kobieta jest czymś pomiędzy dzieckiem a mężczyzną. Na co pan Stanowski od razu reaguje, że no przecież to jest obraźliwe. Pan Korwin w typowy dla siebie sposób, czyli błyskotliwy, ale moim zdaniem tutaj dosyć sofistyczny, czyli mijający się z puentą, z intencją wypowiedzi,
mówi, no ale to co, ma pan coś przeciwko dzieciom? Przecież to w ogóle nie jest obraźliwe, w dzieciach nie ma absolutnie nic złego. I używa argumentacji w stylu, jeśli powiem, że plemię Tutsi skacze wyżej od plemienia Hutu, czy jak ono się tam nazywa, to przecież czy to oznacza, że obrażam to jedno plemię, czy uważam, że ci są lepsi, a ci są gorsi? No przecież nie, mówię tylko o takich obiektywnych faktach. No i właśnie, czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z po prostu przedstawieniem obiektywnych faktów i ewentualnie bardzo skromnym komentarzem? Uważam, że zdecydowanie nie i dlatego warto na to zwrócić uwagę. Otóż moim zdaniem pan Janusz Korwin-Mikke, prezentując wiele, powiedzmy, takich zdroworozsądkowych, słusznych poglądów, prezentuje przynajmniej tyle samo poglądów, które są albo wielkim uproszczeniem, albo zupełnie świadomie są takim wbijaniem szpilki, są czymś, co ma być prowokacją do tego, żeby wzbudzić zainteresowanie samym sobą. A więc wielkie uproszczenia, mnóstwo prowokacji, moim zdaniem przynajmniej po części zupełnie celowych prowokacji. Z drugiej strony jest tam też moim zdaniem mnóstwo takich zupełnie, powiedzmy, prywatnych opinii, czasami śmiesznych, czyli jakby takich, powiedzmy, że drobiazgów, czasami być może niepokojących. W każdym razie, bez wątpienia to, co pan Korwin tam w wypowiedzi o kobietach prezentuje, to nie jest tylko obserwacja jakichś faktów. To jest mnóstwo interpretacji, które są tam przedstawione. Stwierdzenie, że kobieta jest czymś pomiędzy mężczyzną a dzieckiem, jakiego dopuścił się pan poseł, bez wątpienia jest stwierdzeniem wieloznacznym. To nie jest tak po prostu przedstawienie jakiegoś faktu. To jest już bardzo daleko idąca interpretacja rzeczywistości. Interpretacja, która jest również bardzo wieloznaczna. No bo cóż to znaczy? Dziecko jest naiwne, dziecko jest niesamodzielne, dziecko nie ma prawa do samostanowienia, dziecko zajmuje się zupełnie błahymi sprawami, dziecko skupione jest na tym przede wszystkim, żeby się bawić i nie bierze odpowiedzialności za bardzo za swoje czyny. Rozumiemy, nie do końca przynajmniej, to znaczy w bardzo ograniczonym stopniu. Który z tych faktów, którą z tych rzeczywistości pan Janusz Korwin-Mikke chce nam tutaj przedstawić? Jego zdaniem, gdzie są te punkty, do których będzie to porównanie? To nie zostaje sprecyzowane w trakcie tej wypowiedzi. Można tak wnioskować, słuchając całości tego fragmentu tej rozmowy, że pan Janusz Korwin-Mikke postrzega kobietę jako bardzo emocjonalną, jako niezwykle emocjonalną, bardzo mało, czy mniej, powiedzmy, żeby może nie przesadzić w przedstawianiu tych wypowiedzi pana posła, mniej racjonalną, dużo bardziej emocjonalną i dlatego uważa, że to porównanie do dziecka jest adekwatne. I moim zdaniem jest to dobry przykład, który pokazuje wielkie niebezpieczeństwo poglądów pana Janusza Korwina-Mikkego. Mam nadzieję, że tak należy odmienić jego nazwisko. Jeśli nie tak, to bardzo przepraszam. A więc, dlaczego uważam, że jest to szalenie niebezpieczne? Ano dlatego, że jest to pogląd bardzo uproszczony, bardzo daleko idący, ale zawierający w sobie jakieś tam ziarna prawdy. Każdy pogląd, prawie każdy pogląd zawiera w sobie jakieś ziarna prawdy, więc to na razie jeszcze nie jest jakieś wielkie potwierdzenie z mojej strony tego, co on mówi. Natomiast z racji, że praktycznie zawsze u pana Korwina-Mikkego, gdy mówimy o jakichś ziarnach prawdy, no to niestety, prawie zawsze są to te ziarna kojarzone raczej z tą, powiedzmy, taką tradycyjną, konserwatywną częścią społeczeństwa, czy z takimi konserwatywnymi poglądami. I tutaj, moim zdaniem, leży pies pogrzebany. To znaczy, pan Janusz Korwin-Mikke jest człowiekiem szalenie popularnym, a
Obawiam się, że w dużej mierze ta popularność zostaje wykorzystana w ten sposób, że rzuca on tezy niebezpieczne, dwuznaczne, czasami krzywdzące, brzmiące konserwatywnie, co sprawia, że on sam faktycznie zdobywa dużą popularność, nawet jeśli jest to popularność wynikająca z niechęci. Jako człowiek bardzo mało empatyczny, sam o tym mówi, nie przeszkadza mu, to wystarczy mu po prostu sama popularność. W ten sposób jednocześnie, moim zdaniem, można zaszkodzić bardzo poważnie prawdzie. Tym ziarnom prawdy, które są w jego wypowiedziach, może taka postawa bardzo zaszkodzić. Postawa człowieka, który wybija się na tezach, które mają w sobie jakieś elementy prawdy, ale jednocześnie zawierają mnóstwo rzeczy bardzo dziwnych, bardzo wątpliwych, bardzo uproszczonych, czasami krzywdzących. Moim zdaniem naprawdę może to ogromnie tym ziarnom prawdy zaszkodzić. A co mam na myśli, gdy mówię o tych ziarnach prawdy? No, mam na myśli to, że oczywiście, że mężczyzna i kobieta się między sobą różnią. Odsyłam tutaj do moich materiałów Duma kobiety i antykobiecy feminizm oraz siła mężczyzn. Będą podlinkowane w opisie pod filmem. Standardowo, jeśli zapomnę, proszę przypomnijcie mi, to wtedy na pewno podlinkuję. A więc tak, te różnice są. I dostrzeżenie tych różnic jest bardzo istotne, dzisiaj bardzo politycznie niepoprawne, stąd pokusa może być duża, żeby przed tymi różnicami uciekać. Natomiast te różnice są piękne. Jest to tak wspaniałe, że Pan Bóg zechciał właśnie w ten sposób nas stworzyć, jako mężczyznę i kobietę. Pan Janusz Korwin-Mikke wprawdzie zarzeka się, że nigdzie nie mówi, że kobieta jest gorsza, że nie uważa, że kobieta jest gorsza. Jednak te porównania, których używa, być może po części właśnie po to, żeby wzbudzić zainteresowanie, żeby się gdzieś tam wybić, te porównania przejdą jednak do świadomości społecznej, będą kojarzone z szeroko pojętym konserwatyzmem i wykrzywią, moim zdaniem, czy mogą bardzo poważnie wykrzywić pojmowanie całego społeczeństwa poglądów tradycyjnych katolickich również, czy tradycyjnych katolickich poglądów o rodzinie, o płci, o człowieku w ogóle. Dlatego uważam, że warto o tym powiedzieć, że warto na to zwrócić uwagę. Pan Janusz Korwin-Mikke sam rozróżnia w swojej rozmowie inteligencję i mądrość. Mówi o tym, że on przedstawia to w ten sposób, że 15-letni syn zwykle jest bardziej inteligentny od swojej matki. Pan Stanowski domaga się uzasadnienia, powołania się na jakieś badania. Pan Janusz Korwin-Mikke nie jest w stanie tego przedstawić. Tak to prezentuje, tak uważa. Natomiast mówi, że ale matka jest bardziej mądra. Inteligencja według niego to jest to, co mierzy się w IQ. Natomiast mądrość wynikająca z pewnego doświadczenia życiowego, powiedzmy zbiór wiedzy, informacji, który został nagromadzony w trakcie życia, który pomaga człowiekowi to życie poukładać, który pomaga człowiekowi podejmować dobre, właściwe decyzje. To wyjaśnienie mądrości już jest ode mnie, to znaczy tak to interpretuję, słuchając tej rozmowy, tak myślę, że pan Janusz Korwin-Mikke by to widział. No i teraz stosując to samo, ten sam podział, moim zdaniem wypowiedzi pana Korwina-Mikkego bardzo często są inteligentne, albo zawsze są inteligentne, ale niestety bardzo często nie są mądre, nie są roztropne, nie prowadzą ludzi do prawdy, nie sprawiają, że prawda zostaje lepiej poznana i bardziej pokochana, tylko raczej służą temu w praktyce. Nie oceniając intencji, ale w praktyce raczej służą tylko i wyłącznie sensacji, wybiciu się na ponad powierzchnię, wzbudzeniu zainteresowania, ale nie zainteresowania prawdą. Wracając może do samych wypowiedzi pana posła, uważam, że stwierdzenie, że kobieta jest czymś pomiędzy mężczyzną a dzieckiem, jest krzywdzące, jest nieprawdziwe. O ile pewnie można by się doszukać jakichś powodów, żeby tak powiedzieć, bez wątpienia pan Janusz Korwin-Mikke byłby w stanie właśnie błyskotliwie nam przedstawić, gdzie można znaleźć takie punkty, które uzasadniają powiedzenie tego. O tyle to, że można znaleźć jakieś punkty, nie usprawiedliwia jeszcze takiej wypowiedzi. Taka wypowiedź
ma jakieś swoje sedno, jakąś powiedzmy zasadniczą informację, która zostaje przekazana. Tutaj bez wątpienia w tej wypowiedzi nie da się uciec od tego znaczenia pewnej nieodpowiedzialności, pewnego braku odpowiedzialności dziecka, braku samostanowienia. Dlatego uważam, że to określenie jest szkodliwe. Natomiast jak najbardziej należy, tym bardziej w tych naszych czasach, w których jest to kontrowersyjne, podkreślać, że te różnice pomiędzy płciami są, że są one dobre i że są one piękne, że właśnie te informacje, na które powołuje się pan poseł, na przykład mówi o tym, że poszedł do biura patentowego i sprawdzał, ile patentów zostało wniesionych przez kobiety i było to 1,5%. I to jest według pana Korwina właśnie dowód na różne jego tezy. Czy to jest dowód na różne tezy pana Korwina? No zależy od samej tezy, natomiast na pewno te rzeczy, na które on się powołuje, to właśnie typowo, czy powiedzmy większa empatia, którą dostrzegamy zasadniczo, średnio u kobiet. Większe zainteresowanie naukami ścisłymi, zasadniczo, średnio u mężczyzn. Bez wątpienia można zauważyć pewne różnice i bez wątpienia należy wyciągać z nich pewne wnioski. Tutaj moim zdaniem dobrym przykładem jest pan Jordan Peterson, który zajmuje się tymi kwestiami i moim zdaniem bardzo spokojnie, racjonalnie je analizuje, wyjaśnia, pokazuje. I on wskazuje na przykład na to, że widać bardzo wyraźnie po wyborze zawodów, po wyborze kierunków studiów, po zainteresowaniach ludzi, widać bardzo wyraźnie, że mężczyźni średnio interesują się dużo bardziej przedmiotami, rzeczami, a kobiety średnio dużo bardziej interesują się relacjami. Jest to pewna średnia, którą widać, pomimo tego, że zdarzą się przypadki zupełnie odmienne i w tym też nie ma nic złego, ale że jest to pewna tendencja, która jest dostrzegalna, która wynika bezpośrednio, znaczy z całą pewnością wynika z samej płci, bo to również warto powiedzieć, co jest oczywiste, ale w naszych czasach może mniej. Kobieta i mężczyzna różnią się zasadniczo. Przecież gospodarka hormonalna to jest rzecz, która ma ogromny wpływ na to, jacy jesteśmy, a będzie ona zupełnie inna w przypadku kobiety i mężczyzny. Zupełnie, to może zbyt mocne słowo, ale będzie ona znacząco inna u kobiet i u mężczyzn. Odsyłam do tych moich materiałów po to właśnie, żeby poznawać, jaka jest prawda, po to, żeby poznawać to piękno prawdy i nie karmić się sloganami, kontrowersyjnymi sloganami stworzonymi po to, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie, popularność, wykorzystującymi jakieś elementy prawdy, ale przedstawiającymi je w ten sposób, że trudno je tam znaleźć, trudno je rozpoznać, a łatwiej jeszcze można wyrobić sobie o nich złe przekonanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.